Jest głos. Sławki są wyrzucone. Do koszyczka. A dobra, już to nic nie robię. Ok, poczekaj, się pojawimy. 5 sekund. Jest. Dobra. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Nie. Z tej strony Tomasz. A z tej strony Mateusz. Dla was to jest spontan. Dla nas nie, bośmy to planowali, ale niestety ja mam opóźnienia gigantyczne w publikacji czegokolwiek. I zresztą teraz się powoli spinamy z tym, żeby z Tomkiem więcej nagrywać. I nawet nie z Tomkiem, ale też z Anią i jeszcze z paroma innymi osobami. Ale z Tomkiem robimy live, bo mamy chemię. Tak. W każdym razie, dzisiaj macie inny temat, zresztą to też widać. I Tomek go głównie przygotował, ja tu będę słuchaczem i będę bardziej prowadził to. Znaczy nie prowadził, wróć. Będę zadawał pytania. Bardzo może dobrze. Coś dodam od siebie jeszcze. A Tomek będzie dużo gadał, a ja będę tam się dziwił i ten. W każdym razie, dzisiaj jest... Top 10 zasad w digitalu. Znaczy to nie jest taka topka, to jest po prostu ogólnie 10 zasad w digitala. Jak sobie to dzisiaj rozpisywałem, to praktycznie wyszło mi 20 takich zasad. Także możecie spodziewać się pewnie w przyszłości kolejnego odcinka tam z kolejnym top, znaczy z kolejnymi 10 zasadami. I tak, to może już zacznę. Jedź z pierwszym. Tak, pierwszy co mam na liście to kształty, shape'y. Generalnie ważne jest, żeby w kompozycji posiadać duże, średnie i mniejsze kształty. Duże kształty zapewniają nam tak jakby odpoczynek dla oka, a mniejsze kształty to wiadomo, to skupiska detalu, szczegółu i takie elementy w kompozycji, które stanowią nasz punkt fokalny później. Ty, ale to jest dobre, bo w sumie... Wybacz, się wtrącę. Dawaj. Bo ja zawsze tłumaczyłem, że jak się buduje kompozycję, to od ogółu do szczegółu, od największych elementów tak. Do najmniejszych elementów. I w sumie nigdy się na to nie rozwinęłem tego do tego stopnia, że powinny być małe elementy, średnie elementy, duże elementy. Mhm. I pomiędzy nimi powinna być jakaś taka równowaga, bo tak powinno być na tą sprawę. Mhm. I to, że jej nie ma, to znaczy, że kompozycja jest rozpichrzona, jest dziwna. Rozpichrzona, tak. No. Spoko. To znaczy to, o czym ty mówisz, o tej... kolejności to jest też bardzo ważne, nie? Najpierw trzeba zaczynać właśnie od tych jak największych kształtów, nie? I potem stopniowo przechodzić do małych, nie? Na przykład w designie postaci jest coś takiego, że też zaczynamy od szkicowania jak największych mas, powiedzmy kształtu, i potem jeśli chodzi o detale, to są masy, to są elementy o średniej i mniejszej wielkości, które jakby malujemy po to, żeby ubogacić te większe kształty. To jest coś komplementarnego do tych większych kształtów. Ale tak, generalnie kompozycja powinna zawierać właśnie te największe elementy, największe masy, czyste, najlepiej, bo to jest właśnie taki odpoczynek dla oka. Są takie puste przestrzenie, gdzie oko może odpocząć od tego całego detalu, nie? Które właśnie będzie w tych miejscach ze szczegółami, w tych mniejszych elementach. Mnie to fascynuje, ile rzeczy jest, tak jakby wniosków się nasuwa po wpadaniu w meandry właśnie kompozycji tej reszty. Rzeczywiście tak jest. I na tą sprawę to jest kupa rzeczy, których ludzie nie zauważają na pierwszy rzut oka. I one dopiero potem jakoś tak wchodzą, że ty, ej, faktycznie, nie? Że tam duże elementy, małe elementy, to się ładnie ten łączy. I że jest spokojnie, bo ludzie to zazwyczaj nawalają po prostu tam jak głupi gwoździ w kieszeni tych małych pierdół do kompozycji i potem masz takie, wiesz, wszystko fruwające i nie wiadomo, co tam chodzi. To jest dość spoko. No bo jest tak, że taki zwykły śmiertelnik tam nie zwraca uwagi na to, znaczy nie rozkłada poszczególnej ilustracji na czynniki pierwsze, ale jak już zaczynasz się tego uczyć, wtedy dopiero rozkminiasz, że faktycznie powinien być jakiś tam balans, jakaś harmonia, że kolory powinny działać w ten sposób. Światło powinno działać w ten sposób. Linie, kształty, formy powinny też być narysowane w odpowiedni sposób, nie? Teraz właśnie sobie przypomniałem, że jeśli chodzi o takie duże i małe elementy, to też się tyczy sylwetki, na przykład poszczególnych kształtów, na przykład sylwetki postaci, jak pracujemy nad designem, nad jakimś konceptem danej postaci. Jak mamy sylwetkę, też warto jest mieć takie miejsca, takie linie w sylwetce, które będą proste,
i je możemy od razu skontestować z jakimiś mniejszymi szczególikami. Czyli mamy takie tempo, powiedzmy, nie? Masz prostą linię i potem jakiś detal, prostą linię, potem jakiś detal i tak dalej. To jest. Dobre. Jeszcze tam będziemy mieli wnioski pod koniec, nie? Na tą sprawę. Dawaj. Znaczy, no nie teraz, pod koniec samej listy, spoko. Nie? No. Dobra, kolejny punkt. Emocje, ekspresje i storytelling. Generalnie, no, to się tyczy głównie projektowania postaci. No i chodzi o to, żeby postać, którą rysujemy, przekazywała jakieś emocje, żeby wyrażała jakieś emocje, żeby odbiorca, patrząc na tą postać, mógł rozkminić, jaki charakter ma postać, którą właśnie rysujemy. Warto też dodać takie elementy, warto pomyśleć o takich elementach, jak na przykład miejsce, skąd pochodzi dana postać, jaka jest jej historia, z jakiego okresu w historii się wywodzi, na przykład, nawet jeśli to będzie jakieś fantazje i tak dalej, nie? Co jeszcze? Jaki jest jej zawód, czy to jest zamożna postać, czy mniej zamożna? Bo te wszystkie elementy mają wpływ na design i powiedzmy na jakieś detale, jakie możemy później dodać, nie? Myśmy chyba o tym rozmawiali na jednym tym podcaście, który był nagrywany i ja nie wiem, czy on został opublikowany w końcu. Chyba mi się wydaje, że nie. Myśmy o kimś rozmawiali, bo ty go podawałeś. Też bardzo dużo zależy od gestów, nie? Czy będą jakieś takie, nie wiem, bardziej agresywne, czy jakieś takie, wiesz, bardziej subtelne. Ale to chyba jest jedna z cięższych rzeczy w digitalu, w ogóle w rysunku, w malowaniu, bo to jest, myśmy to nazwali 10 tam top 10 zasad digitala, ale to jest uniwersalne. No generalnie tak, to jest uniwersalne, jeśli chodzi o ilustrację i projektowanie. Czy projektujemy i tam i malujemy właśnie tradycyjnie, czy też na tablecie. Bo to jest Nie, przynajmniej z mojej perspektywy się wydaje, że oddanie emocji właśnie za pomocą samej, nie wiem, mimiki twarzy i tego wszystkiego, żeby na tym się skupić, to chyba jest najtrudniejsze w tym wszystkim. I to jest ten poziom mistrzowski bardziej. Już to zależy, jaka to jest emocja. No bo wiesz, jeśli masz jakąś złą postać, nie, no to wiesz, wiadomo, że można nie zrobić jakiś taki grymas, nie? Ale no, jeśli to są takie bardziej subtelne rzeczy, to tak, to już jest sztuka, nie? Żeby właśnie przez takie subtelności pokazać ten charakter naszej postaci, którą właśnie projektujemy. To chyba fajne jest, żeby sobie na to patrzeć przez pryzmat tych obrazów starych. Bo tam te emocje to chyba są pierwszoplanowe na tym wszystkim, nie? Jak się patrzy na wszystkie postacie, jak one tam się biją, czy tam nie wiem, są jakieś sceny namalowane w muzeach. W sensie, nie, no to sprawie, tutaj się wydam trochę ten, ale ja nigdy się na to za bardzo nie patrzałem, te emocje, nie? Bo nie wszedłem w ten poziom w ogóle. Ale kurde, teraz zazdrosny jestem. No właśnie tutaj to jest bardziej przydatne, jeśli chodzi o malowanie ilustracji. Bo jeśli chodzi o taki design postaci, no tak, to w sumie jest też ważne, żeby pokazać emocje danej postaci, ale no tak. Tak. Bo na przykład już artysta 3D będzie miał to gdzieś, nie? Jak mamy namalowaną daną postać. On po prostu to modeluje i tak dalej. Właśnie, oni nie powinni jakoś tak brać refki z tego, co koncept artysta zaprojektował z jego mimiką twarzy. No i czy to w ogóle nie... Właśnie, gdzie jest moment, kiedy projektują mimikę twarzy? To robią animatorzy już później. I na dobrą sprawę to też bardzo dużo wynika z opisu, nie? Jeśli na przykład w opisie jest, że postać ma nastawienie takie i takie, nie? To wtedy już od animatora bardzo wiele zależy, w jaki sposób to zrobi, nie? Spoko. Dobra, ja miałem kupę pytań do animatorów, bo nie, że się nie spotkałem z tym, ale w sumie nie znam specyfiki ich pracy na tą sprawę, jest dość, w sumie teraz mnie to ciekawi. No ale to nie temat dzisiejszej rozmowy. Punkt trzeci, to warto jest, żeby w ilustracji, żebyśmy mieli w ilustracji jeden główny punkt fokalny. Czyli jedno dominante, albo jeden główny węzeł kompozycyjny. Zajechał profesjonalizm. Kurde, synonimów, bo to jest super. W ogóle dominanta albo węzeł kompozycyjny mi się strasznie podoba. Już znam te słowa, węzeł kompozycyjny znam już 2 lata. I dalej się nim jaram jak dziki bąk, nie? To jest super. Węzeł kompozycyjny. Tak. W sumie tak. No. To jest węzeł kompozycyjny.
No i to ładnie brzmi. No, tak po polskiemu w ogóle i dominanta też po polskiemu brzmi, bo focal point albo punkt fokalny to... Fokalny chyba nie ma tego w języku polskim. To jest focal point i tyle. To jest spolszczone. Myślę, że to jest spolszczone. Znaczy to jest polskie określenie, bo to się przyjęło... Punkt fokalny? No nawet jak sobie wpiszesz na Wikipedii, to chyba masz punkt fokalny. I nie wiem, czy to też się nie powtarza w muzyce na przykład? Punkt fokalny? O, czekaj, dobra. Opowiadaj o nim, a ja sprawdzę fokalny. Bo ja nie wiem, fokalny. Generalnie tak. Warto jest, żeby w ilustracji mieć jeden taki dominujący punkt, który będzie skupiał właśnie największe kontrasty w sobie, który będzie przyciągał najbardziej uwagę odbiorcy. Możemy mieć kilka takich punktów fokalnych, ale warto jest, żeby mieć jeden taki główny. Możemy na przykład sobie zaplanować ilustrację w ten sposób, że gdy mamy kilka punktów fokalnych, stopniujemy natężenie tych punktów i przez to tak jakby sterujemy okiem odbiorcy. Na początku oko odbiorcy idzie do tego najsilniejszego punktu fokalnego, potem to słabszego, potem to słabszego, potem to słabszego i w ten sposób możemy jakby zaplanować, w jaki sposób odbiorca będzie odbierał naszą ilustrację. Można tak sterować tam innym człowiekiem. Ja właśnie, ja tłumaczę na temat kompozycji, jak mamy ten mini wykładzik tam 40-minutowy, też właśnie to tłumaczę, że widz w kompozycji polega na tym, czyli cały fan zbudowania kompozycji, że ty kierujesz wzrokiem obserwatora. Mm-hmm. No, i tam tak panujesz nad tym i tylko w tym wszystkich tych co będziesz wymieniał i wymieniłeś już, to wygląda tak, że po prostu my się tego uczymy, a potem to już w podświadomości wchodzi. Ty nawet nie myślisz tego, że ej, to musi być tak śmak, mam o 5% za dużo małych elementów, dam ich więcej, nie? Albo na odwrót. To po prostu jest tak jakby na oko to wyłapujemy już po czasie, nie? Mm-hmm. To w sumie jest takie magiczne trochę, że wtedy na oko łapiesz tak wszystko. No, po prostu to już wchodzi w krew, nie? Jak projektujesz bardzo dużo ilustracji, to potem wiesz, że musi być jeden taki główny punkt, nie? A wszystkie inne elementy muszą jakby wspierać to jedno miejsce w ilustracji. On to po prostu sprawia, że ilustracja jest mocniejsza i bardziej się wybija na, powiedzmy, tle innych, nie? Mhm. Są też takie ilustracje, gdzie kompozycja polega na tym, żeby było jak najwięcej detalu, nie? Wtedy kompozycja jest taką mozaiką, tak jakby. Na przykład ta moja ilustracja z tymi zombiekami. Też działało mniej więcej na zasadzie takiej, że to było atrakcyjne przez to, że tam było dużo tych właśnie szczegółów, nie? I można było błądzić po tym obrazku. Mhm. Ale wciąż jeden taki główny element powinien być. I tam też coś takiego było, nie? Taki element startowy, że wiesz, odbiorca zawsze zaczyna od jednego elementu i potem może sobie tam błądzić. No. W ogóle to jest zabawne, ale w projektowaniu graficznym też to masz. Tak? Mhm. Powinno być tak, że jak projektujesz nawet znak, nie? To, że powinieneś mieć jedną charakterystyczną rzecz, a nie milion. Bo w tym momencie nikt tego nie zapamięta, nikt tego nie zrozumie, nie odczyta i to będzie takie ciężkie, a on pójdzie sobie gdzieś indziej. Jeżeli przysilisz tak jakby mózg w czytaniu danej rzeczy, no to się nudzi albo nie wiem, po prostu nie ogarnia tego i sobie leci dalej. Bo wiem, że znak powinien być mocny, powinien być rozpoznawalny z dużej odległości. Tak, ale mieć jedną powinien mieć jedną charakterystyczną rzecz, że jak na przykład, nie wiem, masz cały znak, to sygnet jest charakterystyczny, to typografia pod spodem jest delikatna i jest taka bez, no... Nie jest fikuśna, tak mówiąc po prostemu, i nie ma zmienionych liter, czegoś tam innego. Bo na przykład jak masz Samsung, to nie masz sygnetu, tylko masz sam logotyp. Tak. I tam literka A jest zmieniona. I to jest jeden charakterystyczny element. I tak jest w każdym logotypie, powinien być, nie? Bo jak zmienisz to i to, i będzie takie, co się już gadam nie na temat z jednej strony. Jak zmieniasz jedno i drugie, to masz za dużo tego, trudno to zapamiętać i się wydaje już, że jest takie rozlane, nie? Tam z uwagą. Nawet nie zwróciłem uwagi. Ma bez tego bez tej takiej poprzeczki. Aha. Jest takie fałka odwrócona. Ale nie jest chyba aż tak charakterystyczne, aż tak tam odkrywcze. No w całym logotypie tak jest. Znaczy, Jezu Boże, no nie jest to takie, o, co tam się stało w ogóle, nie? Ale jest ten, jest inny niż normalnie i to na podstawie tego możesz to sobie odróżnić też, nie? Trochę. O, może tak. Dobra, ale nie o logotypie. Potem, co tu jeszcze mam? Punkt czwarty. Jasny podział na światła i cienie. Jak malujemy na przykład postać, to
fajnie jest, gdy na przykład mamy poszczególne płaszczyzny zachowane w cieniu, poszczególne płaszczyzny zachowane w świetle. Żeby był taki wyraźny podział na to, co jest w cieniu, na to, co jest w świetle. Mhm. Żeby odbiorca mógł, patrząc na ilustrację, ustalić, jak silne jest dane światło i jaki kierunek jest danego światła. To po prostu sprawia, że nasze poszczególne formy są bardziej foremne. Powiedzmy, że ilustracja nie jest płaska, jeśli mamy właśnie taki jasny podział na światło i cienie. I to w ogóle buduje głębię też dodatkowo, nie? Tak. To nie musi wyglądać w ten sposób, że mamy ostre światło i ostre cienie, takie głębokie cienie, nie? Mhm. Nie, to może być bardziej subtelne, ale wciąż. Zawsze jest są takie płaszczyzny na formach, które pozostają w cieniu. Są takie płaszczyzny, które są jak najbardziej oświetlone i warto o tym pamiętać, nie? Że coś powinno być w świetle, coś powinno być adekwatnie do tego właśnie w cieniu. Właśnie, powiem ci, że pamiętam, jak ja robiłem pierwsze ilustracje sobie tam dla siebie, jak zacząłem malować, nie? To one niby światło miały, ale z cieniami to łopane, to nic nie było, nie? No właśnie. Niby wszystko doświetlałem, a nic nie było w cieniach i w ogóle na tym nie panowałem, tak totalnie zero. Ja nawet czytałem coś takiego właśnie w Ala Prima, o książce, o której tam wspominaliśmy ostatnio, że zawsze, za każdym razem miejsca z najgłębszymi cieniami są zawsze bardziej atrakcyjne niż jakieś bliki światła. Po prostu to lepiej wygląda. Chociaż podświadomie początkujący artysta robi właśnie odwrotnie. Wydaje mu się, że takie bliki światła, gdzieś tam jak sobie tam umieszcza, to jest taki punkt, który będzie jak najbardziej bardziej atrakcyjny dla odbiorcy. A rzeczywistość jest właśnie odwrotna. Takie głębokie cienie właśnie sprawiają, że formy są bardziej wypukłe, powiedzmy, że ilustracja nie jest płaska. I właśnie w tych najgłębszych cieniach, przynajmniej ja tak robię, można użyć mocniejszego koloru. Odbiorca nie będzie tego tak postrzegał, znaczy on nie będzie tak świadomie wiedział o tym, że tam jest jakiś mocny kolor, ale na przykład mogę tam zrobić jakiś jaskrawy różowy, jaskrawy czerwony, oczywiście odpowiednio ciemny. No i to też będzie inaczej odbierane. Ilustracja nabierze takiej głębi, powiedzmy. Spoko. Taki sneak. Ja pamiętam w ogóle, że dla mnie było takie odkrycie, jak ja malowałem i potem ja gdzieś to przeczytałem, chyba po teorii koloru czegoś tam, że w cieniach kolory są dużo bardziej nasycone, w świetle są bardziej wypłowiałe. I tak. To jest tam no takie, co? W ogóle pierwsze odkrycie, jak zacząłem malować i rysować, że biel to nie jest światło, a czarny to nie jest cień. Dzisiaj malowałem wszystko na czerni, na biele, chciałem coś rozjaśnić albo przyciemnić, nie? To jest straszne, ale to są takie błędy początkujących, a to może inny temat będzie. Jest też coś takiego, że na przykład gdy mamy płaszczyzny w światłach bardziej nasycone, to cienie możemy trochę wypłowić, tak żeby zachować ten balans, nie? Ale z mojego doświadczenia wynika, że właśnie ta odwrotna technika, o której ty wspomniałeś, że cienie są bardziej nasycone, a w światłach możemy użyć takich bardziej pastelowych, subtelnych kolorów, to działa za każdym razem. W ten sposób coś, co jest easy i po prostu nie musisz potem kminić, nie? No ja w sensie, i w ogóle to jest śmieszne, bo jak przejdziemy do końca listy, niektóre podpunkty są takie totalnie oczywiste na tą sprawę, jak zrobić analizę czy tam studium zwyczajnie, ale potem to zastosować jest takie, wszystko naraz, nie? No dobra, a co masz w kolejnym punkcie? 5. Przesadzone gesty. Generalnie jak rysujemy jakieś dynamiczne pozy, to jest coś takiego, że jeśli troszkę bardziej wygniemy daną postać, jeśli ta poza będzie troszkę bardziej wygięta niż powinna być w rzeczywistości, to poza będzie się wydawać bardziej dynamiczna. I to nie będzie postrzegane jako błąd. Po prostu Czekaj, powinniśmy bardziej przesadzać z wygięciami. Jeśli chodzi o takie dynamiczne pozy, to tak. Możecie sobie obczaić artysta takiego jak Jesper Eysing. A to myśmy oglądali wtedy na tym tempie. Tak, to jest artysta chyba z Danii? Chyba teraz mieszka w Czechach? Nie wiem. Ale jego pozy są bardzo dynamiczne. No i jeśli by to rozłożyć na czynniki pierwsze, jeśli chodzi o anatomię, to pewnie nie do końca to jest właściwe. Nie? Na przykład niektóre tam kości są trochę wyszła z poszczególnych stawów, nie? Ale te pozy wyglądają dobrze. One wyglądają genialnie. Czekaj, ja muszę sobie go sprawdzić.
Jaką miał? Jesper. Jesper. Pacing. I to jest artysta, który wciąż maluje tradycyjnie. Nawet dla takich firm jak Wizards of the Coast. No, o, Wizards do Magica. No. Kojarzę. Jego poziom jest kosmiczny i ma bardzo specyficzny styl. Poza tym jego shape'y są też mega fajne. I palata kolorów jest super w jego pracach. Boże, ja po angielsku nie potrafię pisać, nie mogę go znaleźć, co tu się dzieje. Dobra, w pompie. Ja mogę wpisać na czacie. W sumie. Nie, aha, dobra. Ale coś mi tutaj padło. Nie, czekaj. Byś pisał jako kreśl. Ty, ale cześć. Ja nie pamiętam twojego imienia nigdy. Nie Michał. Dragon SWK. Kurczę. Nie pamiętam ciebie, bo ty siedzisz za każdym razem. Tylko kurczę, nie pamiętam jak ty masz na imię. W każdym razie, weź zobacz, jest 15 osób na raz. Bez zapowiedzi. Yeah, no. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Dobrze, bo wcześniej było 29 z zapowiedzią i to w sumie nie było dużej różnicy, nie? Także jak to potem jeszcze będziemy dalej publikować, to jak najbardziej okej. Okay. No i oczywiście, tak jak na poprzednich live'ach, jak macie pytania, to strzelajcie. A, ty on ma taki trochę taki klimat jak ten, jak Maniak, nie? Co? Sławomir. Jesper. Czy ja wiem, może troszeczkę? No tak po kolorze i po tym tym, tak, ja wiem, no kompozycyjnie też tak. Może kompozycyjnie troszkę? Ej. Nie wiem, nie wiem, wiesz co, jeśli chodzi właśnie o Jespera, to ma tak specyficzny styl, że jego pracę mógłbym dosłownie wyróżnić nie spośród tam 10-20 innych prac. To jest spoko, a też błędów anatomicznych nie widzę, nie? Ale to dlatego, że mam niewprawione oko. No. Nice. No dobra, lećmy. Głębokie cienie. Generalnie z tego, co ja sobie rozkwiniłem w swoich pracach, głębokie cienie bez detalu są bardzo atrakcyjne. Gdy właśnie projektujemy ilustrację w ten sposób, że mamy takie głębokie cienie, to po prostu mamy dodatkowy, większy kształt, który też stanowi taki odpoczynek dla oka. I tam właśnie, i to jest o tyle fajne, że tam nie musimy dodawać detalu. Mhm. Ludzkie oko jakby pomija to, co jest, znaczy, gdy patrzymy na przykład na martwą naturę albo na modela, gdy mamy właśnie ostre światło i głęboki cień, ludzkie oko dostrzega tylko detal w świetle. Cień postrzega jako płaski kształt bez żadnego detalu. Mhm. Na pierwszy rzut oka. Chyba, że właśnie spojrzymy się w to miejsce, to wtedy tak. Ale tak, generalnie to jest taki tip, który potrafi nam zaoszczędzić czasu i sprawi, że nasza praca będzie wyglądała troszkę bardziej, będzie troszkę mocniejsza, bo będzie miała właśnie takie mocne kształty w swojej kompozycji. Weź zauważ, że tutaj jest sporo takich uwag z tym, żeby jednak upraszczać w niektórych miejscach pracę, a w niektórych ją bardziej komplikować. Tak. A my zazwyczaj mamy tendencję do tego, że na początku, jak zaczynamy malować, wszędzie ma być detalu. No, wszędzie. W każdym centymetrze kwadratowym pracy ma być takie, będzie tu pikselami po prostu robię, tak, żeby było już tam wszystko. Mm-hmm. Pamiętam jedną pracę, jak tak robiłem. Boże, straszne to było. I tak finalnie tak wyglądała strasznie. Właśnie, jeśli chodzi o dużą ilość detalu, to spoko, ale detale działają mocniej i lepiej, gdy właśnie są postawione obok płaszczyzn, które są puste. Kontrast. Tak, tak. One po prostu działają mocniej na odbiorcę, bo właśnie tak działa ludzkie oko, nie? Że takie kontrasty najbardziej przyciągają nasz wzrok i wydają się nam najbardziej atrakcyjne. W ogóle ja też pamiętam takie zadanie było z kompozycją, z takimi prostymi kształtami, nie? Na architekturze, że miałeś zrobić jedną kompozycję i po zrobieniu pięciu różnych, oni nam kazali zmienić punkt fokalny na inne miejsce bez zmiany kompozycji wcześniej, ale za pomocą tych samych figur. I tu się już zaczęły robić schody. I to jest mega fajne ćwiczenie w ogóle na kompozycję, żeby zmienić punkt fokalny jakoś, nie? Mhm. Za pomocą tych samych środków. I na przykład ja też na zajęciach wszystkim mówię, że jeżeli oni wszędzie zrobią to samo ilość detalu, ten sam kontrast tu i tam, cała praca się robi jednakowa i się robi nijaka. Musimy tak jakby panować nad tą równowagą między elementami, które są bardziej zacienione, albo mają więcej detalu, a nie że wszędzie, bo ona w tym momencie jak ma i więcej, to ma mniej.
Ale to w sumie super ćwiczenie. Możemy wziąć na przykład sobie pracę, którą namalowaliśmy wcześniej, albo nawet pracę innego artysty i spróbować zmienić punkt fokalny z jednego miejsca na drugie. Tak, żeby sobie poćwiczyć, jak ten punkt fokalny można uzyskać, nie za pomocą większych kontrastów. No, tylko ej, super. Przy prostych kształtach, jak oni zaczęli, jak kazają to zrobić, to jest takie totalnie mindfuckowe, bo ty masz ochotę zrobić, wiesz, jak masz wszystko z prostokątów, to dajesz kółko, nie? Ja mam zadanie zrobione. No, właśnie nie. Masz dalej wykorzystać prostokąty i tak zbudować wszystkie linie diagonalne, żeby to się trzymało kupy. I powiem ci, że ja to zadanie dopiero zakumałem po 5 latach. Także już dawno po zaliczeniu. No, także ten. Ale jest mega spoko. Ale to ja muszę sobie gdzieś spisać, nie? Bo to jest spoko. To jest fajny pomysł. No. Dobra, co ja tutaj dalej mam? Przestrzeń negatywna. Generalnie jak projektujemy postać, albo ogólnie projektujemy dane tam shape'y w naszej kompozycji, to warto też zwrócić uwagę, jaki kształt tworzy negatywna przestrzeń wokół naszych postaci, wokół naszych obiektów w kompozycji. Bo to jest też dodatkowy kształt i też można nim jakby tam sterować. Można dzięki niemu tam sterować okiem odbiorcy. Czekaj, dokreśl negatywny kształt. Na przykład, gdy mam postać, gdy mam sylwetkę postaci. Jakbyś sobie to zamienił na czernie i biele. Sylwetka postaci jest czernią. Cała biel to jest kształt negatywny. Okej, okay, dobra. Zdjęcie, kumam zabieg. Ale a skąd? Ja na przykład. Czyli ten obrys, tak jak w prostym tym właśnie słowie. Ten kształt negatywny. No. Aha, dobra, okej, kumam. Dobra. Na przykład jak masz całą kompozycję złożoną z jakichś tam budynków, postaci i tak dalej, nie? I masz kawałek pustego nieba, nie? To jest kształt negatywny, powiedzmy. Nie? Dobra, ale to nie musi być nic, coś z pustego takiego z tyłu, tylko to jest po prostu w postaci kontrastu i całej reszty, tak? Jako negatywna przestrzeń. Czyli to jest tylko postrzegane jako najdalszy plan, który jest jakby czystą przestrzenią. Niby tak. To może być najdalszy plan. Okej. Okay. Generalnie to jest taki, to jest to, co nie jest. Jak mamy te nasze główne elementy w kompozycji, to jest cała reszta, powiedzmy. I właśnie zwróciłem na to uwagę na tym festiwalu Promised Land w Łodzi. Tak, tam tylko na początku. No, i tam właśnie miał wykład ten rzeźbiarz z Gdańska, Tomasz Radziewicz. I właśnie miał taki pokaz na żywo, gdzie coś tam sobie rzeźbił, nie? I on też właśnie mówił, że jak i pokazywał nam, że jak rzeźbimy postać, czyli na przykład jak projektujemy kształt postaci, to warto zwracać uwagę na to, jaki kształt, nie tylko na to, jaki kształt ma sama postać, ale jaki kształt powstaje nam właśnie w przestrzeni negatywnej. No. Musiałbym przykłady zobaczyć, bo teraz nie ma sensu sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ jedno na drugie, nie? Ale no dobre. 8. Warto jest coś ukryć w kompozycji. No i tu ziemniaka. No i tu na przykład wchodzą te głębokie cienie. Chodzi o to, żeby nie pokazywać wszystkiego odbiorcy i żeby zostawić coś odbiorcy do interpretacji. Na przykład jak mamy na przykład połowę postaci w głębokim cieniu, bez detalu, to odbiorca już sobie dopisze tam resztę, nie? Sobie wyobrazi, co tam w tych cieniach może być. Jeśli zrobimy jakąś głęboką, gęstą mgłę i namalujemy tylko jakieś tam shape'y w tej mgle z taką minimalną ilością detalu, to też odbiorca sobie jest w stanie dopisać resztę. Tak, w ogóle to jest genialne, bo ja też to tłumaczę na rysunku. Bo w rysunku jest to trochę z jednej strony utrudnione, bo nie możesz sobie, nie wiem, wziąć fakturę, tekstur i sobie tam powklejać tego, tylko musisz to ręcznie narysować. Ja na przykład mówię tak, że na pierwszym planie one elementy powinny być bardziej detalicznie narysowane, a te w dalszym planie podobną kreską. Tyle, koniec. Wyobraź resztę dopowie, widzisz, że to jest coś podobnego i całą resztę detalu i innych rzeczy po prostu samo to wleci po prostu w baniak i tyle, koniec, kropka. I to przy produktywności to po prostu pomaga strasznie przy ołówku przynajmniej. Na dużym formacie, nie? No, to pozwala bardzo mocno zaoszczędzić na czasie. Po prostu skupiamy się na tych elementach, gdzie ma być detal, a wszystkim innym możemy się zająć później, albo możemy nie zająć się wcale, jeśli no ilustracja już będzie działać, nie? No. No. 9. Kontrasty. Głównie w punkcie fokalnym.
generalnie im większe kontrasty w punkcie fokalnym, tym mocniejsza jest ilustracja. I teraz te kontrasty możemy uzyskać w różnicach w kolorze, w walorze, w różnicach kształtów, w różnicach w patternie, powiedzmy, w różnicach w fakturze, w różnicach, nie wiem, w designie. Generalnie chodzi o kontrast. Nie? Jakkolwiek go jesteśmy w stanie uzyskać, to im więcej tego kontrastu, tym lepiej. Tym mocniejszy punkt fokalny. Jeszcze mogę dorzucić, że kontrast jest czymś, co najbardziej przyciąga uwagę. Tak. I jak połączycie to z detalem, to w ogóle posturuje baniak. I to jest coś, co wam buduje głębię ogółem dodatkowo. Bo jak coś jest bardziej kontrastowe w postaci czerni i bieli na przykład, nie? Tu chodzi już o światło bardziej, to wam wychodzi bardziej na pierwszy plan. Jak coś jest bardziej mniej, czyli coś jest mniej kontrastowe, to jest optycznie oddalane. I w tym momencie też się możecie bawić głębią samą w sobie. No tak. 10. Design. Generalnie tam, gdzie się da, postarajcie się trochę pocisnąć, jeśli chodzi o projektowanie. Na przykład jeśli macie zlecenie na ilustrację jakiegoś tam jakiejś grupki rycerzy, które walczy z jakimś tam smokiem na przykład, postarajcie się, żeby design tego smoka, design tych rycerzy był troszkę bardziej wyłuskany, żeby był ciekawszy, powiedzmy. No i to jest to, co właśnie mówiłem wcześniej odnośnie opowiadania historii. Musicie właśnie rozkminić sobie, z jakiej epoki są dane postacie, albo tam jakie jest pochodzenie danego stwora, albo jaka jest historia danej lokacji. Możecie sobie zrobić taką mentalną mapkę, spisać sobie poszczególne elementy i potem na tej podstawie dodawać albo zmieniać kształty, dodawać detale i tak dalej, tak żeby po prostu ta ilustracja nabrała troszkę więcej głębi. Żeby to nie była taka klasyczna ilustracja, tylko żeby tam jeszcze więcej coś się troszkę działo. Żeby było ciekawiej. Spoko. ja czasami kiedyś miałem tak, że uczniowie się śmiali, że mówię na wszystko spoko, i potem je zaczynałem cisnąć. Dobra, ja miałem coś na końcu języka. Teraz ja wpadłem w to, co ty mówiłeś i zapomniałem. Ja jeszcze mogę tylko odpowiedzieć, że jest coś takiego w concept arcie, że jeśli chcecie uatrakcyjnić jakiś design, jakiś projekt, to zadajcie sobie pytanie, jaką funkcję ma dana postać, dany tam robot, dana lokacja, bo jest coś takiego, że funkcja dyktuje design. Na podstawie funkcji możemy dodawać poszczególne elementy albo zmieniać tam poszczególne kształty, tak żeby pasowała właśnie do tej funkcji. Okej, to jest już tam temat projektowania bardziej, ale jedna z takich trudniejszych rzeczy to jest projektowanie designu i funkcji jednocześnie. Zazwyczaj ludzie projektują pierw funkcję, a potem do tego dodają design. Bo jak wyjdzie na odwrót, to potem się wydaje, że to, czyli potem wychodzi na to, że to jest nieergonomiczne zwyczajnie i ci najlepsi projektują funkcję i design jednocześnie, nie? Nie robią jedno i potem drugie, tylko robią to jednocześnie. I już wiem, co chciałem powiedzieć pod koniec tego designu. Że tam jest fajny taki opis, tutorial Marka Okonia u niego na stronie internetowej. On już ma 10 lat praktycznie, ma chyba 10. Jak on budował ilustrację z robotem i on tam opisuje, jak rozkminia głowę robota do całej kompozycji, że ona nie może być zbyt modernistyczna, a w sensie nie może być zbyt nowoczesna, nie może być zbyt skomplikowana, bo odwróci uwagę od pierwszego planu. Też nie może być zbyt prosta, jest zbyt ogólna, że to jak w każdym filmie po kolei te roboty wyglądały, tylko to musi być trochę oryginalne, nie za bardzo i nie do końca skomplikowane, bo to będzie lepiej pasowało do całej kompozycji i ilustracji. Zajebisty opis. Bo to pokazuje, że musisz jednak zrobić 5-6 prototypów tej głowy. Jak ona ma się do całej kompozycji, bo cała kompozycja się liczy, a nie tylko ten jeden mały element. Bo na kij grzyba ci zajebista głowa robota, jak cała ilustracja się wysypuje, bo wszyscy się patrzą na to, a nie na pierwszy plan, albo na narrację, na całości tego. I to jest spoko, że ludzie takie coś potem rozkminiają, bo to poprawia całą ilustrację. I to są te smaczki, niuanse wszystkie. No, słyszałem właśnie coś takiego, że albo funkcja dyktuje design, albo design dyktuje funkcję, nie? Ale jest też coś takiego jak the rule of cool. Jeśli coś jest cool, no to możemy sobie odpuścić design, nie? Znaczy funkcję. Ja wiem, ale nie miałeś jakichś takich ilustracji czy tam rysunku, bo ja też czasami tak przesadzałem. Że jak mi się podoba jakiś taki jeden aspekt, to go wałkowałem przez większą ilość ilustracji albo tam rysunków czy prac, które robiłem. I pomimo tego, że one były, no nie wiem, dobre albo fajne,
no to one niszczyły całość, bo je wciskałem to wszędzie i nadużywałem tego zwyczajnie. Na przykład co może być takim aspektem? Nie wiem, na przykład sam projekt głowy robota, nie? Kiedyś to wciskałem po prostu wszędzie jak lecia, bo element zbroi mi się tak zajebiście podobał, mi wychodził, no to wciskałem go wszędzie i potem i pomijam, że na przestrzeni wszystkich prac to się wydaje już nudne, ale w tym momencie, kiedy masz ilustrację o czymś innym, a ty kurde siedzisz nad tą zbroją. No, no bo jest tak, że każdy artysta ma takie techniki, takie triki albo takie sposoby, takie elementy designu, które po prostu działają, nie? I da się je wcisnąć powiedzmy w każdy projekt postaci albo w każdy projekt robota. No ale to jest tak jak mówisz, nie? Wtedy każdy twój projekt wygląda podobnie albo ma podobne detale. I no też warto wtedy tam szukać trochę innych rozwiązań, nie? Które nie są koniecznie lepsze, ale przynajmniej coś będzie nowego. I taki artysta też się wtedy uczy. Ja w ogóle mam jedno pytanie do tej listy, nie? Bo teraz z jednej strony, gdybyśmy mieli tak sobie uprościć, to robisz coś takiego i w sensie, ja wiem, że to jest nieporównywalne, nie? Ale ja tak robię czasami z firmą, czy z marketingiem, czy tam nie wiem, z czymś, co buduję, nie wiem, na przykład stronę internetową. To ja mam taką checklistę i potem sprawdzam, czy mi się wszystko zgadza i czy tak jakby za każdy podpunkt, który powinien być wymagany w budowie brandu, czy tam nie wiem, czegokolwiek innego, czy jest spełniony. Jak jest, mam punkcik więcej, idziemy do sukcesu, nie? Jeżeli nie, no to jest pod znakiem zapytania, bo coś takiego. Czy ty przy ilustracjach sobie robisz takie checklisty, że sprawdzasz wszystkie poszczególne elementy, czy to już masz tak totalnie w automacie i w ogóle się na to nie skupiasz? Co? Na początku miałem zrobione coś takiego, że właśnie sobie zrobiłem takich 10 zasad, na których muszę się skupić, o których muszę pamiętać w ilustracjach, bo to, nie wiem, już nie pamiętam, ale to chyba były moje słabsze strony po prostu, nie? I wtedy tak. I wtedy jak robiłem jakąś ilustrację, to co pewien czas podtwarzałem sobie tę listę i sprawdzałem, nie? Czy jest podział tam na światła i cienie, nie? Czy na przykład jest zimne światło, a cienie są ciepłe, albo odwrotnie, nie? Nie wiem, czy kompozycja ma mocny punkt fokalny. No i tak. I wtedy sobie przelatywałem przez tę listę i sprawdzałem, czy moja ilustracja tam spełnia te wszystkie warunki. Właśnie bym ciekaw, czy tak robisz, bo ja mam sama taką ochotę namalować coś i sobie wziąć twoją checklistę i odhaczyć sobie, co jest, nie? Tylko pamiętam, że ja robiłem coś podobnego z czymś i pamiętam też, że jak malowałem coś i potem sprawdziłem sobie, czy to wszystko tam nie wiem, ma ten, czy tam śmien element, to potem musiałem zamalowywać wszystko i to potem się niszczyło, bo malowanie od nowa. A tak często jest, nie? Że no. Dłubiesz, ciśniesz w jakiś element, nie starasz się go jakby wyciągnąć, ale coś po prostu nie działa. Lepiej, łatwiej i szybciej jest coś namalować po prostu od nowa, niż wiesz, męczyć i przekształcać coś, co po prostu nie będzie działać. No. Wróćmy sobie do komentarzy. Znaczy wróćmy, przejdźmy po raz pierwszy. Otóż Adam się pyta, czy jest w Polsce jakaś szkoła podobna do FZD School Feng Shui Design. Tak? To jest Feng Shui Design. Feng Shui Design, tak. Nie ma. Chyba, że mamy powiedzieć o Focal Pointie z Gdańska. Tylko, że chyba Feng Shui Design mi się wydaje, że to jest całoroczna szkoła. Ona kosztowała przynajmniej w 2010 roku czy 2009, jak się orientowałem, 100 tysięcy dolarów za rok. Zgadasz. No. Tam grubo to szło. Jest w Singapurze. Feng Shui ma kanał na YouTubie. Tak. Gdzie ma takie fajne, krótkie tutki i nawet bardzo dużo prac uczniów, nie? Tak, i bardzo dużo fajnej wiedzy można stamtąd wyciągnąć, także też polecam. I w ogóle, bo ja dzisiaj rozmawiałem z twoją żoną, Anią. I ona mówiła, że z uczelni w sumie najbardziej też wspomina między innymi to, że ma znajomych i ma tą grupkę ludzi, z którymi robiła to samo. I na przykład odnośnie tego Feng Shui Design. Ja bym nikt kuchu nie zapłacił 100 tysięcy dolarów za szkołę, żeby mieć z tego sam design. Dla samych ludzi, żeby tam pojechać i potem mieć znajomości tak jakby z tej samej branży. Okej, okay, ale ja bym nie zapłacił tyle za szkołę. No nie wiem, czy bym zapłacił tyle za znajomości. O kurde. 100 tysięcy dolców? Za potencjalne znajomości? Znaczy, warsztat i znajomości, no ale mi się wydaje, że ekipa, z którą byś pracował albo miał potem to ona ci daje potem większe przychody. Znaczy, wiesz co, 100 tysięcy dolców to jest dla mnie taka abstrakcja, żeby tyle wywalić na szkołę, że nie. Znaczy, ja mogę mieć zrytą banię i mogę mówić złą liczbę, bo ja muszę to sprawdzić, bo ja to sprawdzałem w 2009 roku i może mi coś się rypło, że to może jest za cały okres nauki, a nie tylko za rok.
Znaczy jest coś takiego, że te szkoły kosztują gigantyczne ilości pieniędzy. No. I no tak, ale jest coś takiego, że wiesz, nawet jeśli myślisz o tym w ten sposób, że w tej szkole zdobędziesz te nowe znajomości, zdobędziesz tych ludzi, z którymi będziesz utrzymywać kontakt jeszcze później, to równie dobrze można sobie pojechać na jakieś warsztaty i te znajomości zrobić w ten sposób. Nie tak. Trzeba wywalać tej całej ilości pieniędzy. Ale z drugiej strony, w ogóle tam idę sobie dalej, bo ostatnio czytałem jakiś raport na temat, ile zarabiają konceptartyści, ilustratorzy. To w Stanach to się waha od 70 tysięcy dolarów do 98. Ale co jeszcze raz? Że zarobki średnie. Konceptartysty, ilustratora. No ok. Tak. Ile jeszcze? Od 75 do 90 tysięcy dolarów rocznie. Czyli tak 80 średnio. No tak można powiedzieć. Czyli, to jest ciekawe, 80. No i w tym momencie, jak masz zainwestować to i potem masz pracować całe życie w tym zawodzie, no to się opłaca, nie? Taka inwestycja. To wychodzi 24 tysiące złotych na miesiąc. No. Tylko no, my to liczymy teraz na Polskę, ale to tam w Stanach to wychodzi ile? 7 tysięcy dolców miesięcznie? No. To z jednej strony to jest dużo, z drugiej strony to nie jest aż tak dużo, jak tam mieszkasz. Ale to wiecie co? Ja jestem zdania tego, że nie potrzebujecie takiej szkoły i nie potrzebujecie wywalać tak dużej ilości gotówki na taką szkołę, bo jesteście się wszystkiego w stanie nauczyć sami. I w ogóle mam wrażenie czasami, że ludzie aktualnie mają takie coś, że pójdę na kurs, to się nauczę tego. No nie jest tak w ogóle. Wszystkiego można się nauczyć samemu. No. Już teraz tak. No. Znaczy w ogóle kurs pomaga, tak jakby przyspiesza to, ale to nie jest tak, że my sobie zwolnimy się z czegokolwiek, płacąc za kurs. Ja mam czasami takie wrażenie, że ludzie się zapisują na kurs, nie wiem, z marketingu, z budowania tam, nie wiem, zajebistej sprzedaży, ilustracji, czegokolwiek innego, bo oni będą mieli wrażenie, że po tym kursie to będą ty kurwiści. No, no nie, nie. No, bez pracy to lipa. Nie. To jest, uwielbiam wasze praktyki. Cześć Olu, fajnie, dzięki. Nie, ogólnie jestem za dupia, chcę iść na architekturę, umiem podstawy, opłaca mi się jeździć 2 godziny do Wrocka na kurs, czy lepiej zająć się samemu? Wiesz co, Bartosz, ja bym parę razy pojechał sobie do Wrocka. Nie wiem, w sensie ja jeździłem 1,5 godziny na swój kurs stosunku z Zawecherowa do Gdańska. Pomijam, nie wiecie gdzie jest Wecherowa, to dopiero Zawecherowa. Nie. Meksyk, Kaszub. Sosnowiec z północy, jak ktoś to nazywa. Nie, nie, ale opłaca się, bo raz, że będziesz znał swoich kolegów potem z roku. Dwa, możesz czegoś tam się dodatkowego nauczyć. I na żywo to zawsze jest inaczej niż na ten. Ja nie mówię, że co tydzień, ale przynajmniej tam raz na 2 tygodnie pojechać sobie. O ile nawalasz w domu. Bo jak nawalasz w domu, to spoko, okej. Okay. Jeżeli nie, no to i 5 razy w tygodniu kurs na stacjonarny ci nie pomoże, nie? Znaczy można... tak jak mówisz, można tam pojechać, żeby sobie obczaić, jak to tam wygląda, ale no, no to nie jest tak. A poza tym Wrocław jest super. Ja też lubię Wrocław. Też lubię. Byłem parę razy. Nie byłem dużo, byłem parę razy. Ale lubię. Czy można pracować wyłącznie jako ilustrator bez bycia konceptartystą? Ba, to są dwa inne zawody, tak jakby. Bo chodzi tutaj o pracę stałą dla jakiejś firmy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo specjalność też można tak nazwać, że to jest specjalność, nie? Generalnie jest tak, że to pewnie zależy od projektu, bo są na przykład firmy, które na przykład pracują nad karcianką. No i wtedy będziecie siedzieć 8 godzin dziennie i trzaskać ilustracje, ale to są pojedyncze projekty. Są też firmy, które się zajmują na przykład grami Hopa, czyli Hidden Object tam Game, czy tam Point and Click. No i tam też głównie się robi ilustracje, nie? Ale jeśli chodzi o pracę jako ilustrator, to przygotujcie się na freelance głównie, bo tam jest najwięcej pieniędzy innej i to jest najbardziej przystępne i dostępne. W ogóle taka jeszcze mała rzecz. Jeżeli byście pracowali w małej firmie, to musicie umieć więcej, ale na bardziej średnim poziomie. Jeżeli idziecie do dużej firmy, do korpo, czy takiej, nie wiem, po 200-300 osób, która zatrudnia, czy nawet jeszcze więcej, to oni tam już wymagają specjalizacji na poszczególnych tak jakby stanowiskach. Już wtedy się nie zajmujesz wszystkim, tylko tak jakby swoją wąską dziedziną, bo w małych firmach to każdy musi robić wszystko, człowiek orkiestra, one man army, jak to mówią, i tam po prostu trzeba mieć więcej podstaw. Chociaż na przykład ja teraz współpracuję z korpo, i też tam robię bardzo dużo różnych rzeczy. Może dlatego. Aha, no tylko że ty jesteś na outsourcingu, nie? Tak. No. No, to może też dlatego.
No, może tak. Że oni nie mają aż tyle, żeby mieć jedną osobę do poszczególnych rzeczy, w sensie do tego, no. do tego i do tego, czyli całą armię tak jakby ludzi, mhm. tylko po prostu napisali do ciebie, bo to jest dla nich też tak jakby optymalizacja, nie? Kosztów i całej reszty. No, pewnie. W firmie. To jest spoko. No dobrze. Chyba tyle. No, bo tak miało być to krótkie. No jest krótkie. W sumie teraz jest 27 osób na nas. Wow. No dobra. Z mojej strony wszystko. A, by the way, nie, jedna rzecz. To, że to jest 10 zasad digitala, to to samo jest w ołówku. Co? To samo jest w ołówku. Te same zasady są w sumie. Tylko jest może trochę dłużej. No tak, no bo jak bawisz się cieniami, detalem, formą, czy tam całą resztą, to tam głównie masz tak jakby uwagi do kompozycji w większości. Przynajmniej połowa. No bo generalnie moglibyśmy zrobić 10 zasad Photoshopa, ale to nie było wiesz takie. Można. Możemy zrobić. No dobra, okej. Okay. To chyba wszystko. Jakbyście mieli jakieś inne tematy, byście chcieli, żebyście sobie omówili ze Stomkiem, no to dawajcie, nie? No piszcie w komciach i będziemy mieli materiał na kolejne podcasty. Tak. Kolejny widzimy chyba się w środę. Nie. Kolejny poniedziałek. Trzeba Tomka namówić. Dobra, to w piątek. Dobra, cześć wam. Do zobaczenia. Cześć.